Zadanie szóste. W tabeli podano, w jaki sposób zmienia się cena biletu na prom w ciągu całego roku. I tutaj masz informację, musisz sobie przeanalizować. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Bilet na prom w sezonie letnim jest droższy od biletu w sezonie zimowym o, no właśnie, o ile złotych. Musimy najpierw obliczyć cenę biletu na prom w sezonie letnim. Więc wybieramy środkową rubrykę. Widzimy, że tutaj mamy cenę podstawową naszego promu. I teraz trzeba tę cenę podwyższyć o 200%. Więc do 40 zł należy dodać dwukrotność ceny podstawowej. Skoro 40 zł to jest 100%, to 200% jest dwa razy więcej, czyli 80. Stąd dodajemy tę liczbę. No ale właśnie tę cenę podstawową trzeba zwiększyć o 200%. Więc po dodaniu mamy 120 zł. Tyle zapłacimy latem. Bilet na prom w sezonie zimowym. Przechodzimy do wiersza pierwszego. Kosztuje, jak widzisz, o 20% mniej niż cena podstawowa. Więc tak naprawdę trzeba zauważyć, że to jest 100% i od 100% zabieramy 20%, więc zapłacisz za ten prom 80% tej ceny podstawowej. Więc liczymy 80% z 40. To jest 0,8 razy 40, 32. Teraz szukana w zadaniu jest różnica między tymi cenami, więc od 120 odejmujemy 32. Wychodzi nam wynik 88.